Odcinek 5. Skaling. Skaling jest to usunięcie złogów nazębnych, czyli zmineralizowanej płytki nazębnej, która odłożyła się na naszych zębach. Wykonuje go lekarz-dentysta lub higienistka stomatologiczna. Najczęściej za pomocą skalera ultradźwiękowego z odpowiednią końcówką. Jest to metoda mechaniczna, ale jest również metoda ręczna i wykorzystuje ona np. sierpy i kirety. Przeciwwskazaniem do skalingu ultradźwiękowego, czyli mechanicznego, jest ciąża, rozrusznik serca, rozwinięta osteoporoza oraz odklejanie się siatkówki oka. Ale wtedy można usunąć taki kamień w gabinecie narzędziami ręcznymi. Ważne jest to, żeby usuwać taki kamień, ponieważ nieusunięty kamień może sprzyjać rozwojowi próchnicy. Mogą występować krwawienia dziąseł, choroby przyzębia. Kamień powoduje odsuwanie się dziąseł i może prowadzić do paradontozy. Ilość kamienia uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Zależy od składu śliny, od wieku, przyjmowania leków, predyspozycji genetycznych, a w szczególności od higieny jamy ustnej, od ilości spożywanych cukrów oraz jakości jedzenia. Największa ilość kamienia znajduje się na językowych i podniebiennych stronach zębów, w okolicach dziąseł. Dlaczego właśnie tam tworzy się głównie kamień, a nie próchnica, która w tych miejscach najczęściej nie występuje albo bardzo rzadko? Bakterie lubią miejsca trudno dostępne dla śliny, a tam jest dużo śliny właśnie w tych powierzchniach podniebiennych i językowych. Jest też język, który chcąc nie chcąc przeszkadza bakteriom, więc one wybierają sobie cieplejsze, lepsze miejsca, przyjemniejsze, tam gdzie odkłada się cukier, czyli powierzchnie żujące między zębami oraz w okolicach dziąseł, od strony wargowej i policzkowej. One właśnie okupują takie tereny, gdzie najszybciej będą się rozmnażać i najszybciej będzie powstawał proces próchnicowy. Kamień może być poddziąsłowy i naddziąsłowy. Naddziąsłowy jest widoczny dla nas gołym okiem. Jest koloru takiego beżowego, żółtego, a ten poddziąsłowy kamień to jest taki kamień, który jest takiego szarego koloru, ciemnego. Jest on trudno dostępny i również bardzo ciężko go zauważyć nawet lekarzowi dentyście. Nawet jeśli taki kamień poddziąsłowy jest on niewidoczny dla nas, to mamy takie odpowiednie końcóweczki do skalera, które znakomicie poradzą sobie z usuwaniem tego kamienia. I ten poddziąsłowy, jeżeli nie jest usuwany, to on się rozrasta i odsuwa nam dziąsła od zęba, powodując dalszą penetrację bakterii beztlenowych i powiększanie się kieszonek dziąsłowych może prowadzić do stanów zapalnych, zaniku kości, rozchwiania zębów oraz do ich wypadania. Należy usuwać kamień nazębny raz bądź dwa razy w roku, w zależności oczywiście od ilości tego odłożonego kamienia na naszych zębach. W ramach NFZ taki zabieg jest refundowany raz w roku. Mogą z niego korzystać dzieci, młodzież, dorośli, osoby starsze. Jest to wręcz wskazane. Skaling najlepiej jest wykonać jako zabieg wprowadzający do leczenia, z tego względu, że po usunięciu złogów nazębnych, po wypolerowaniu szczoteczką naszych zębów może być widoczna próchnica i wtedy lekarzowi, dentyście jest łatwiej leczyć nasze zęby, jeżeli nie są one obłożone kamieniem i odpowiednio wypolerowane są z osadu. Skaling jest najczęściej takim zabiegiem bezbolesnym. Mogą być ewentualnie wrażliwe szyjki zębów, które są odsłonięte i one mogą być właśnie wrażliwe na ból. Z reguły taki zabieg wykonuje się bez znieczulenia, ale jeżeli ktoś ma bardzo niski próg bólu, taki dentysta może znieczulić okolice, w których będzie usuwany kamień. Nie jest to najprzyjemniejszy zabieg, ale dokuczający mocno również nie jest. Nie jesteśmy w stanie sobie usunąć sami kamienia nazębnego żadnymi takimi domowymi sposobami. Możemy sobie po prostu zniszczyć szkliwo. Mogą to dla nas nie być jakieś widoczne urazy, ale mogą być to mikrourazy, przez które na przykład może już nam penetrować próchnica. Zachęcam do korzystania ze skalingu w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, bo taki zabieg w prywatnym gabinecie może kosztować od 120 nawet do 300 zł. Czasem w pakietach są sprzedawane takie zabiegi, na przykład skaling plus piaskowanie.
Piaskowanie jest to usunięcie osadu z kawy, herbaty, z papierosów za pomocą piaskarki, która wyposażona jest w dyszę, przez którą wylatuje pod bardzo dużym ciśnieniem specjalny piasek, który właśnie usuwa nam przebarwienia i osad z naszych zębów. Oczywiście piaskarka jest w stanie usunąć nam również kamień, ale taki mniejszy, te większe złogi nazębne usuwa nam bardzo dobrze skaler. Taki zabieg piaskowania niestety nie jest refundowany w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia i kosztuje od 150 zł nawet też do 300, w zależności oczywiście od lokalizacji, renomy gabinetu.